drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was na testy kolejnego urządzenia sieciowego. Tym razem będzie to produkt też Teplnika, natomiast będzie to nanorouter. Niewielkie urządzenie, którego celem jest przede wszystkim dostarczenie sieci bezprzewodowej naszym urządzeniom mobilnym w podróży, czyli pozwala nam na łączenie się bezprzewodowe z tabletem, z telefonem, po to, aby ułatwić tutaj nam korzystanie z internetu, na przykład w pokoju hotelowym. Zapraszam. Wymiary samego nanoroutera są oczywiście niewielkie, jak na nanoprodukt przystało. Całość przypomina mniej więcej kwadrat, o boku około 5,5 na 5,5 cm. To jest delikatnie 1,2 mm więcej. Jeżeli chodzi o wysokość urządzenia, to ma niecałe 2 cm. Wyposażenie w porty jest skromne. Pamiętajmy, że to urządzenie ma przede wszystkim dostarczyć naszym urządzeniom połączenia Wi-Fi bezprzewodowego, a nie przewodowego. Stąd mamy tylko jedno wejście WAN, którym oczywiście dostarczamy internet, tak, z na przykład naszego modemu czy z gniazda sieciowego w pokoju hotelowym. Wejście micro USB, służące oczywiście jako zasilanie samego nanoroutera, oraz tutaj takie popisane, co widzicie, to jest oczywiście przycisk reset, pozwalający nam na zresetowanie urządzeń. Na niebieskim froncie mamy dosyć dużą diodę, która mruga się lub świeci światłem ciągłym, w zależności oczywiście od tego, co się dzieje. Całość wykonana jest z plastiku, jest naprawdę bardzo lekka. Niestety, ale drobne zarysowania się tutaj dosyć szybko pojawiają i również ślady pracy są widoczne. Na szczęście plastik jest biały, a nie czarny, więc nie jest to takie uporczywe. Z tyłu oczywiście mamy podstawowe informacje, m.in. o adresie MAC urządzenia, SSID, jakie tutaj mamy domyślnie, oraz hasło, a także jak dostać się do strony konfiguracyjnej, czyli adres IP oraz login i hasło. Jeżeli chodzi natomiast o akcesoria, w zasadzie zadbał tylko o podstawy, czyli to, co w zasadzie być musi. Przede wszystkim jest to przewód. Przewód z jednej strony ze zwykłą końcówką USB, a z drugiej strony ze zwykłą końcówką micro USB. Ten służy nam do zasilania urządzenia. Aby go zasilić, ten nanorouter, podłączamy sobie na przykład do laptopa, do tabletu lub do komputera wtyczkę z jednej strony, a z drugiej do samego nanoroutera. To Wam oczywiście pokażę w praktyce. Oczywiście, jeżeli na przykład korzystamy z nanoroutera, tak jak wspomniałem, w pokoju hotelowym, nie wiem, w pociągu, no to najczęściej będziemy łączyli to z zasilaniem sieciowym. Tak więc jest tutaj również zasilacz sieciowy, oczywiście z wejściem USB. I jedynym jeszcze dodatkowym przewodem to jest przewód sieciowy z końcówkami RJ45, z płaskim kablem, co mi się bardzo podoba, także się tak szybko nie plącze. Niestety jest on dosyć krótki i w zasadzie wystarczy tylko na połączenie tutaj w niewielkiej odległości, gdzie mamy i modem, i gniazdo zasilające na przykład sieciowe. Moi drodzy, zaczniemy może od instalacji samego nanoroutera. Ja Wam tylko przypomnę, że domyślnie to urządzenie będzie działało w trybie AP Mode, czyli Access Point Mode, i w zasadzie nie wymaga tutaj żadnej konfiguracji dla większości osób, co jest oczywiście tutaj dużym plusem. Przede wszystkim zasilanie. Moi drodzy, zasilanie tego routera jest przez port taki micro USB, więc podłączam jedną końcówkę micro USB do naszego nanoroutera. Dokładnie, przewód odwrotnie. Jeżeli ten mamy podłączony, teraz możemy skorzystać albo oczywiście z połączenia USB, tak więc 5-woltowe zasilanie, lub dołączonego zasilacza sieciowego. Przykładowo jesteśmy w pokoju hotelowym, to sobie podłączamy do gniazdka do sieci, natomiast drugim dołączonym również przez producenta przewodem podłączamy się do lokalnej sieci. Ja tutaj mam swój przewód troszeczkę dłuższy, którym się połączę do tego nanoroutera. Podobnie jak w przypadku laptopów, ja połączę się z monitorem i zasilanie będzie przez port USB. Jak widzimy, od razu zaczyna świecić duża dioda na samym urządzeniu, co nas informuje oczywiście o tym, że podłączyliśmy go do zasilania. No i teraz jedyne, co nam pozostaje zrobić, to oczywiście podłączyć nanorouter do naszego na przykład modemu. Musimy tradycyjnie poczekać troszeczkę, aż sygnał zostanie tutaj wyłapany i aż nasza karta sieciowa również sygnał złapie. Możemy sobie rozwinąć od razu listę. Zobaczcie.
tym momencie już nasz nano router jest widoczny na liście, więc wystarczy kliknąć i połącz. Ja tutaj oczywiście mam już zapisany klucz sieciowy do tego nano routera, stąd też i nie ma konieczności wpisania hasła. Natomiast pamiętajcie, że połączenie jest jak najbardziej szyfrowane i przy pierwszym połączeniu będzie konieczność wpisania również tutaj klucza zabezpieczającego, natomiast ten klucz musicie pamiętać i po prostu spisać sobie z nano routera z uwagi na to, że ten nie obsługuje funkcji QSS czy WPS. Chodzi po prostu o łączenie się bez konieczności wpisywania ręcznego klucza zabezpieczającego sieć. Zanim wejdziemy w ogóle do panelu administracyjnego, musimy pamiętać, aby dokonać prostej konfiguracji. Przede wszystkim wchodzimy sobie w panel sterowania, w ustawienia właściwości naszej karty sieciowej i tam wybieramy z opcji ustawień protokół internetowy w wersji 4, czyli IPv4. Zmieniamy z ustawień automatycznych na ustawienia ręczne, a następnie wpisujemy dane mniej więcej tak jak widzicie powyżej. Maska musi zostać pod siecią oczywiście ta sama, brama domyślna tak jak widzicie na ekranie. Natomiast jeżeli chodzi o adres IP, to możecie sobie tutaj dodać prawie że dowolną liczbę zakresu od 1 do 200, chyba 50, jak się nie mylę. No, dokładne informacje znajdziecie na stronie producenta oraz w instrukcji obsługi. Całe zatwierdzacie, ja już to wcześniej zrobiłem i dopiero teraz możecie wejść do panelu administracyjnego. Jeżeli chodzi o pierwszy ekran, który się ukaże Waszym oczom, to będzie ekran status. Domyślnie urządzenie, musicie pamiętać, działa jako AP Mode, czyli Access Point Mode. Natomiast oczywiście tutaj ważna zakładka, czyli Working Mode. Możemy sobie zmienić ustawienia z Access Point na Router Repeater, czyli dokładnie działa jako wzmocnienie sieci Wi-Fi. Taki extender, jak ostatnio sobie testowaliśmy, Bridge i Client. Oczywiście to nie wszystko, ponieważ mamy tutaj również szerokie możliwości zmiany ustawień, chociażby ustawień związanych z siecią bezprzewodową, jej zabezpieczeniem, zmiany danych do logowania, czy również takie narzędzia testowe, jak chociażby ping test. Moi drodzy, jeżeli chodzi o panel administracyjny, moim zdaniem, jak na możliwości tego nano routera, to myślę, że prezentuje się, jeżeli chodzi o względy funkcjonalne, dobrze, bo i użytkownicy tacy podstawowi, niezaawansowani, chociażby korzystając z opcji Quick Start, bardzo szybko sobie przeprowadzą konfigurację tego urządzenia, natomiast również będą zadowoleni ci, którzy są bardziej wymagający i którzy oczekują więcej od danego urządzenia. Pamiętajmy, moi drodzy, podczas testu o przeznaczeniu tego urządzenia. Ten nano router przeznaczony jest przede wszystkim do użytku dla osób mobilnych. Jeżeli na przykład idziemy w delegację, w podróż, bierzemy to urządzenie ze sobą po to, aby zapewnić dostęp bezprzewodowy na przykład do naszego tabletu czy smartfonu. Stąd dzisiaj testy prędkości połączenia wykonamy sobie właśnie na telefonie Nokia Lumia 520. W tej chwili jestem połączony z siecią Trendnet. To jest moja sieć tutaj Wi-Fi w mieszkaniu. Jak widzicie, jakość sygnału jest tutaj bardzo dobra. Lepsza troszeczkę jest w przypadku tego nano routera, no bo wiadomo, on jest bliżej. I zrobimy sobie na początek teścik właśnie z połączeniem tą siecią, którą korzystam powiedzmy na co dzień. Sprawdzimy, jakie będą te prędkości. Ping 66 milisekund i zobaczmy sobie tutaj prędkość pobierania. Jak widzimy, ta przekracza nieznacznie 20 megabitów na sekundę, 21,76 i prędkość wysyłania danych, czyli upload, i tutaj standardowo około 4 megabitów na sekundę. Ja tylko Wam przypomnę, że jest to router zgodny z standardem N150, czyli realne prędkości, jakie możemy na nim osiągnąć, to jest maksymalnie około 60 kilku megabitów na sekundę, no, natomiast ten telefon takich prędkości tutaj nie osiągnie. Zmieniamy sobie teraz sieć Wi-Fi i połączymy się właśnie z naszym nano routerem. Tutaj my się odświeżyliście, przechodzimy na połączenie. Oczywiście połączenie również jest szyfrowane i również trzeba wpisać hasło. Nie zmieniając tutaj serwera, wykonujemy sobie test ponownie. Ping, jak widzicie, niższy 47 milisekund i sprawdźmy na prędkości. 21, 22, 23, 24, 25. Jak widzicie, jest nieco szybciej niż w przypadku połączenia z moim tutaj domowym routerem, ale tu pamiętajcie, że te różnice mogą wynikać naprawdę wielu składowych. Jak najbardziej natomiast prędkość włącza nie jest ograniczona.
No i wysyłanie danych tu standardowo około 4 megabitów na sekundę, niecałe 4 megabity na sekundę. Moi drodzy, myślę, że już możemy przejść do podsumowania. Oceniając to urządzenie, musimy pamiętać przede wszystkim o jego przeznaczeniu, co wielokrotnie podkreślałem. To nie jest router nawet do użytku domowego, taki, który instalujemy na przykład do modemu z telewizji kablowej, tak, który jest naszym też dostawcą internetu, czy do jakiegokolwiek innego modemu. I zadaniem tego routera nie jest tutaj, że tak powiem, rozsianie sieci tak na całe nasze mieszkanie, tym bardziej na dom. On jest za mały, on ma za słabą antenę, żeby zaspokoić potrzeby nawet takiego 60-metrowego mieszkania. Moi drodzy, to jest router, który jest przede wszystkim przeznaczony do użytków podróży. Jeżeli mamy osoby, które często wyjeżdżają służbowo, korzystają dużo z internetu, na przykład w pokoju hotelowym, to takie rozwiązanie moim zdaniem bardzo łatwo i szybko ułatwia korzystanie właśnie z sieci. Dlaczego? Najczęściej mamy po prostu gniazdko w pokoju hotelowym, do którego się chcemy podłączyć. Coraz więcej hoteli, oczywiście już nawet bym powiedział zdecydowana większość, posiada oczywiście również swoją sieć Wi-Fi. No natomiast wiecie, jak to jest doświadczenie, ja też jeździłem na podróże służbowe i nieraz jest tak, że w pokoju obok internet jest i sieć tutaj jest doskonała, zasięg doskonały, a na przykład w naszym pokoju obok już niestety, ale tego zasięgu tak dobrego nie ma i korzystanie z internetu jest uporczywe, a jest gniazdko do sieci internetowej. Bardzo łatwo wtedy sobie zrobić samemu dobrze i po prostu podłączamy router zasilaczem sieciowym do gniazdka obok tym niewielkim przewodem. Podłączamy się do sieci internetowej przewodowej. Już mamy w naszym pokoju nie tylko zabezpieczony, ale i bezprzewodowy internet. Dlatego moim zdaniem takie rozwiązanie jest jak najbardziej warte uwagi, mimo tego, że już praktycznie we wszystkich hotelach mamy również sieć Wi-Fi, to często z nią bywa różnie, a to pozwoli nam się uniezależnić od tej właśnie wadliwej często infrastruktury. Czy jest to produkt godny polecenia? Moim zdaniem tak, natomiast pamiętajcie, to nie jest produkt dla każdego, to nie jest router do zastosowań domowych, bo tutaj mamy o wiele lepsze produkty i to nawet w niewiele wyższej cenie. Tak więc moi drodzy, to jest na tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję. Ja oczywiście zapraszam Was również do wersji tekstowej na naszym portalu i do zobaczenia w następnych filmach.